Cześć tu! Aluś. I tatu, siemanko, niezłe ci rejsanko. Jak wiecie i widzieliście na pewno u nas, a jak nie, no to musicie koniecznie obejrzeć. Wleciała niedawno, na początku marca, trzecia seria, która zwie się Fire and Ice, T-Racers Fire and Ice. Tam otworzyliśmy pojazdy różne i tak dalej. Ale dzisiaj otwieramy, bo zawsze jak wchodzi nowa seria, poczekaj, Olusiu, poczekaj, wytrzymaj, chwilę wytrzymasz. Jak wchodzi zawsze nowa seria, to wchodzą też nowe zestawy. Dzisiaj otworzymy to ten tu. A w następnym odcinku otworzymy właśnie tutaj ten taki, który zwie się Pirate Shark, czyli pirat. Wiesz co to znaczy shark po angielsku? Wrecking. Pięknie, tak jest, bo to będzie Shark and Wrecking. A tutaj w tym zestawie, który zwie się, mój drogi, Hit and Launch? Nie, to nie jest. Rocket Launch. Czyli Tu jest napisane. O, tu też jest napisane Rocket Launch. I tutaj w tym zestawie, zaraz go złożymy, jak się trafi w jakby w taki włącznik, wyskakując musisz trafić samochodzikiem, to startuje rakieta, która leci w kosmos, aż po same chmury, do samej góry. Zobaczymy, czy tak nam będzie wychodzić. Tak, Olusiu? Ale zanim zaczniemy, to oczywiście co? Łapeczki w górę. Bardzo prosimy. Jak nie umiecie, bo większość z was ogląda nas na telewizorze. I na telewizorze też można dać łapkę w górę, tak? Jeżeli nie wiecie jak, to nakręcę specjalnie dla was filmik z Olusiem, jak to zrobić. Jeżeli wiecie, no to dajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby was informowało, że jest nowy odcineczek. Okej, to co, otwierasz? Ale otwierasz tak, rozwalamy pudełko, czy tak chcesz zostawić? Po co pudełko chcesz zostawić? Tak? A może bo zgubisz potem to pudełko? Już nie będę wam opowiadał. Jak zwykle, troszkę przed odcineczkiem, nie jak zwykle, ale się posprzeczaliśmy. Prawda, Olusiu? Bo ja nie mogłem czegoś znaleźć. Mimo, że prosiłem Olusia, żeby pilnował. Ale już mniejsza z tym. Teraz zaczynamy. Lucy, chodź tutaj. Lucy tam piszcze. Poczekaj, tutaj już otwieram. Wyciągam, bo to trzeba będzie. Ja wiem, dlaczego Lucy piszcze. Ale to nie mów, nie zdradź. Tak, bo mama w związku z tym, że nagrywamy, nie chce nam przeszkadzać. Położyła się w łóżeczku, może sobie zrobi małą kimkę. Ale dzięki temu będzie wypoczęta wieczorkiem i pomasuje twojego tatusia. Co ty na to? Ja też myślę, że pomysł okej. Okay. Dobra, ale pójdź, ja tu poodrywam, zaraz będziemy składać, tak? No ja lubię odrywać właśnie. Ja dobrze, proszę bardzo, Olusz odrywa. Dobra, poczekaj, tak żeby widzowie widzieli. Ale tylko od tej strony, czy... No nie, to musisz od tej strony, jak chcesz rwać, to musisz rwać. No dobra, bo to jest tak przymocowane gumkami. To pudełko. Tam, nie, tu ja zostawiłem na... A nie tamto. To jest co innego. Nie, aj, mówię wam. Ledzie. No i co z tym twoim rywaniem? To ja mam pomysł. To skoczę ci po nożyczki, nożyczkami poprzecinać i powyciągać. Co ty na to? 5 minutes later. Wleci odcinek. Tak. Może dzisiaj, albo najpóźniej jutro, tak? No masz, proszę, przecinaj. Dawaj, bo ruchy kruchy. Bo... To jest właśnie ta wyrzutnia, która będzie wystrzeliwała. Tutaj posadzimy któregoś. Myślę, że ninja będzie idealny, żeby wybrać się w kosmos. Co ty na to, Olusiu? Sadzamy tu ninja. I wyślemy go, mam nadzieję, że uda nam się bardzo wysoko w górę. Tylko nie utnij mnie, ani siebie. Tu rączkami łapię. Okej, okay. Oj, czekaj. Olusiu, Pończusiu. Ninja nie chce ze mną współpracować, moi mili państwo. Bo on ma tu może za dużą głowę, ale nie, już jest ok. Mamy go. Trzyma się, jest gotowy do wysłania w kosmos. Gdzie jest postać od tego? A gdzie jest postać? No nie, jak i Gacie zostawiłem, postać jest tu na górze. Ale tą postacią. Nie, ale tą postacią będziemy wystrzeliwać. I jego autkiem? No tak, ale w kosmos poleci ninja. Tak? Dobra? Dobra, tutaj jest. Troszkę hałasujemy.
Mam nadzieję, że jak mamcia śpi, to się nie obudzi, a jak się obudzi... Mam nadzieję, że zrobi... Nie rób tak! Popsujesz zaraz, kochanie, nie zadziała. Nie róbcie tak, jak przed chwilą, nie wiem, czy widzieliście. Zrobił Olek, że nie jest włączony, on sta... tutaj przykręcił, bo tu jest sprężyna, która będzie wracać i jak trafimy w to pojazdem, to wtedy będzie wystrzeliwało do góry, tak, Olusiu? Dobra, trzymaj, weź zamontuj ludzika, ja w tym czasie zmontuję pojeźdź, znaczy nie pojazd, tylko ten zestawik, dobra? Porządelu? Okej, okay, jak na razie, podoba ci się? Myślisz, że będzie fajne? No raczej nie inaczej, dobra, to tu masz go wsadzić. Tu ja montuję, montowanie jest bardzo proste. Tu mamy cyferki, 1, 2, 3, 4. Trzeba, zaczniemy od trójki, bo trzeba wyczuć odległość, żeby dobrze wyskoczył w miarę wysoko i trafił w to. Montujemy naszego ninja. O, naciąga się tak jak nabój. Czekajcie, żeby tak było wam dobrze widać, czekaj. Najlepiej to by było tak. To stąd będziesz puszczał pojaździora. Wiesz jak się naciska, tak? Dwoma rączkami. To próba pierwsza, a może poczekaj. Dobra. I raz. I dwa. I two, one. Jak to bywa, zawsze nie wychodzi. Musisz sobie przytrzymać, kochanie, i wtedy, tak? Ale czekaj, ustawię tak, że... Ale to ja nie mogę tak to trzymać i to. No dobra, poczekaj, no. Poleciał troszkę za nisko, nie wiem czy to widzieliście. Teraz spróbuję tata, dobra? Okej, okay, mogę ja teraz? Ale chyba, żeby było szybciej, weźmiemy inne pojazdy i będziemy próbować po kolei. Co ty na to? I uważaj. A wy teraz piszcie w komentarzach, jak myślicie, za którym razem nam się uda wystrzelić. Bo być może, bo on tak za słabo wyskoczył, czy przesuniemy na trójeczkę, teraz dalszą odległość, żeby mocniej się wybił w górę może. I teraz tata próbuje. Uwaga, dobra? Trzy, poczekaj, trzy, cztery. Nie wylało się, ale nie wiem czy to widzieliście, zwolnię wam to. Udało się wystrzelić, czyli za tacie się za pierwszym razem. Czy Olkowi uda się za trzecim? Tylko zobaczcie co, rakieta poleciała, poczekaj, rakieta poleciała, ale ninja wypadł. Będzie to pewnie widać, ja tam wam zwolnię i to może troszkę powiększę, to wam przyspię. Lucy, chodź tutaj. Lucia, chodź. Dobra, ninja jest, nie chcę, będzie tak. Jest ninja, ładujemy. Teraz Oluś, ty. Zobaczymy, czy za drugim razem, kim teraz bokserem. No to trzymaj. Nic, to dziecko bez... Czekaj, bo to zasłania. Nie, jest okej. Okay. Dawaj, uwaga. Trzy, ry. W niego, dobrze, że jest osłonięty, bo byś mu zrobił krzywdę. Czyli drugim razem się nie udało. Podejście numer 3. Ej, no po co? No widzisz? Po... Ole, no chcesz, żeby wystrzeliło, czy nie? Uwaga. Poczekaj, ja to staram. Poczekaj, ja tu staram ci się ustawić, żeby było dobrze. No dawaj, 3, 4. Za lekko wystraszyłeś. Nie, jeszcze nie, jeszcze raz tym nie poleciał. Poczekaj, bo tu zasłoniamy. Poczekaj. Ja tu ustawię. Uwaga. 3, 4. Oj, prawie! Ciupkę za mocno. Dotknęło, ale jeszcze raz, nie liczymy tej próby. Za słabo. O, ninja się uczepił. Dobra, dawaj, to wyskoczy. Co tak słabo? No weź, no piźgnij. O właśnie, ło! Dobre to było. Nie no, skacze do góry jak kangury. Zobaczcie teraz, jak wysoko ja... Teraz oddalimy. Ja oddalę kamerkę, kochanie. Ale to z tym chodzi. No tu masz odległość. Ustawiasz odległość od tego, tak? Czy jak ma być bardzo blisko, czy ma być jeszcze bliżej, czy ma być dalej, tak? Jak ustawimy najlepsze dla nas przynajmniej trójeczkę. A teraz odsunę kamerkę, żeby się widzieli jak wysoko, bo tam znikała z kamerki. Wyskakuje ta rakieta. Uwaga.
Wano noga. Myślę, że tyle wystarczy. Wystarczy tyle, Oluś? Aha. Dobra, czekaj, tutaj. Uwaga. To patrzcie teraz, żeby było łatwiej. Oluś, chcesz wystrzelić, czy spróbować wystrzelić, żeby leciało do góry, czy zrobisz tak? Chcesz próbować wystrzelić? Dobra, okej. Okay. Widzieliście? Chyba jeszcze muszę odsunąć, bo jest dość daleko. Dobra, to idź z tamtej strony stołu teraz, Oluś. Dobra, ustawiamy, tylko nie celuj, ale jak dostanę w zymburę. Poczekaj, musimy kogoś wsadzić. Dobra, to niech leci kucharz. Kucharzu, poleć na Marsa. Poleć na Marsa. Poleć na Marsa i weź nam coś mega dobrego. Poczekaj, ale Olusiu, żebyś nie zasłonił. Poczekaj, to musimy... Poczekajcie, żeby tak było wam widać. A, jeszcze miałem odsunąć troszkę. Odsunę jeszcze, bo nadal naprawdę to wysoko wyskakuje, Olusiu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Jak ten zestaw oceniasz? Z tych wszystkich, które do tej pory... Bo już to jest nasz chyba szósty zestaw, nie? Nie, piąty. Piąty? A, tak, piąty, przepraszam, piąty. Uwaga. Dwa i trzy. Nie udało się, ale było blisko. Dawaj. Kolejny raz. Uwaga. Raz i dwa. I raz, dwa, trzy. Olusia, ale weź tą rączkę, bo zasłaniasz. O, uwaga. Raz i dwa. Mocno. I raz, dwa, trzy. Nie, no mocno. Nie, nie trafiłeś dobrze. No, dawaj. No to tak. Dawaj. Wow, darom. Bardzo fajne to było. Tak. Znowu, żebym brzydko powiedział. Super, rozpię od lotowskiej. T-Racers, Rules. Ale naprawdę, wyskok. Gdzie jest to? Co ty żeś wyszczeli jak teraz? Jak poleciał ninja. Dobra, chodź tutaj, Olu. Ninja się, leci na bo kończymy już powoli. Pamiętajcie, w następnym odcinku będzie oto ten zestaw. Idź siadaj tam, siadaj. A gdzie jest ta rakieta? Siadaj, bo nas nie widzę. Tu. A, rakieta jest tu. Zobaczymy teraz, ja w zwolnionym tempie teraz puszczę też. Oluś bierze, ja zobaczę, jeszcze odsunę. Tak, tak, no uwaga, no robisz tak, tylko delikatnie. Trzy, cztery. Nice. Lucy! Lucy. Poczekajcie, wezmę Lucy. Lucy niestety przeszkadzała. Powiedz coś, no nie? No nie, ogólnie nie stawia się piesków na stole, ale zrobię taki wyjątek. Lucy wśród T-Racersów. Lucia, Pusia, ale nie pokazuj widzom pupy, no jest to Lucy. Lucy, ogarnij się. Niedługo idzie za 3 dni do fryzjera, za 4. Za 3? Za 4. Będzie taka piękna, pokażemy wam. Będzie może nie w następnym, ale w kolejnych odcinkach. Włochatek. Dobra, zostawcie jeszcze łapki w górę, tak? Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczonka. Za dwa dni, pewnie w niedzielę się pojawi nowy odcineczek z T-Racers z drugim zestawem, który zwie się Pirate Shark, czyli piracki rekin, czy rekin pirat. Moja Lunia wam macha. Pa, hej, pa. Oluś, machasz? Pa. No dobra, to dzisiaj tak wyłączymy, bo nie mamy pilota, wyłączymy Lucy. Nie, Lucy wyłączymy. Lucy leci, 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 Lucy. Ale języczkiem, Lucy!